Które z wymienionych działań należy podjąć, gdy w czasie jazdy zaświeci się na czerwono lampka kontrolna temperatury cieczy chłodzącej, a zatrzymać pojazd i wyłączyć silnik? B zwolnić, C przyspieszyć. No i tak jak tutaj widzimy w pytaniu, to już z takich pojęć podstawowych jest, że jeśli coś nam się czerwonego na desce rozdzielczej zapali, czerwonego, to jest najlepiej zatrzymać pojazd i wyłączyć silnik. W tym przypadku jest to kontrolka temperatury cieczy chłodzącej, tak świadczącej o czymś, że jakaś nastąpiła awaria i ona tak sama się nie zapaliła, więc najbezpieczniej jest zatrzymać pojazd i wyłączyć silnik i przede wszystkim opuścić pojazd w celu analizy zdarzenia. Odpowiedź prawidłowa A.